Pershing, a w zasadzie Andrzej Kolikowski, był nie tylko stałym bywalcem tego lokalu. Przede wszystkim był on bossem grupy Ożarowskiej, która później połączyła się z mafią pruszkowską. A Pershing zawędrował bardzo wysoko w jej szeregach i często nazywany jest nawet szefem. Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem Żądany Przygód, a za mną widzicie jedną z najsłynniejszych warszawskich restauracji. Najsłynniejszych swego czasu. W tym momencie, jak widzicie, popada już ona w ruinę. Dzisiaj postaramy się ją zwiedzić jak najdokładniej, ale przede wszystkim opowiem wam jej historię, która jest naprawdę niezwykła. To, ile różnego pokroju ludzi przewinęło się przez ten lokal, jest niesamowite. Tak więc ruszajmy. Bardzo chętnie pokazałbym wam detale tego budynku, bowiem przypomina on nieco średniowieczny zamek albo inną tego typu konstrukcję. Basztę, mury obronne. Sytuacja wygląda niestety tak, że tam znajduje się budynek, który, jeżeli się nie mylę, leży na położonej zaraz obok posesji. Nie wiem, kto w nim mieszka, więc od razu kieruję się do wejścia, które mamy już obok nas. Zacznijmy od odpalenia panelu LED-owego, co byśmy mieli tu jakieś światło. Jeżeli się nie mylę, tam już jest sala jadalna, więc na początku skieruję się w tę stronę. I widzę, że tutaj kryje się na przykład barek. Jak widzicie, też zachowany w tej zamkowej stylistyce. Jeszcze jakiś czas temu to miejsce było dużo lepiej zachowane. Natomiast przez ostatnich kilka lat nastąpiła tutaj... To mój budzik się odpalił. Idzie zawału dostać z takim budzikiem. Ustawiłem go, ponieważ jest naprawdę wcześnie rano. Jestem tutaj w okolicach godziny 6 albo 5.30. Nie zerknąłem na zegarek. Natomiast wracając do stanu dewastacji, wygląda to jak wygląda, ponieważ miejsce już od kilku lat jest niestety dość popularne i wiele osób już tu było, w tym również wandale. Zagłębiając się w czeluści piwnic, mogę wam natomiast zacząć już opowiadać historię, która zaczyna się jeszcze w poprzednim wieku, w roku 1896, kiedy to ten budynek został zbudowany w formie pałacyku myśliwskiego. W gruncie rzeczy, choć tutaj też historie na ten temat są dosyć różne. Najprościej mówiąc, mamy jedną wersję historii, według której to miejsce miało być pałacykiem myśliwskim dla jednej z rodzin szlacheckich, która polowała w pobliskim lesie. Druga opcja jest taka, że budynek ten powstał dla słynnego warszawskiego cukiernika, który w tamtym czasie był naprawdę zamożną osobą i mógł sobie pozwolić na tego typu wydatki. Na tym poziomie, jeżeli się nie mylę, mamy pomieszczenia techniczne. To tutaj wygląda na jakiegoś rodzaju kuchnię. Jest raczej niewielka względem tego, czego bym się spodziewał. Chociaż tutaj widzę, że ciągnie się dalej. W miejscu, gdzie są kolejne otwarte drzwi i słychać przejeżdżające samochody. Dobra, tam nie mam nawet jak się przedrzeć, więc idę z powrotem. I widziałem tam jakieś ciekawe schodki. Zobaczymy, czy na piętrze kryje się coś ciekawego. Mamy do zwiedzenia jeszcze trochę na tym poziomie. Z tym, że jeśli się nie mylę, tam będziemy już łazili stricte po części restauracyjnej. A ja najpierw chciałbym obejrzeć tę techniczną właśnie. I w kolejnym pomieszczeniu na wysokim parterze mamy chyba kolejne pomieszczenie kuchenne właśnie. Tak więc moje założenie, że kuchnia jest dość mała, się nie spełnia. Jest naprawdę sensownego rozmiaru. No i ma to swoje uzasadnienie, bo w lokalu szykowano naprawdę wykwintne, jak na tamte czasy, dania. Czasami w olbrzymich rozmiarach. Ale o tym opowiem wam już później.
Jak na razie warto by poruszyć pewnie jeszcze jedną kwestię. Mianowicie, no, budynek jest spalony, przynajmniej częściowo. Pożar miał tu miejsce jakieś 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. Pewności nie mam. Śledziłem losy tego miejsca już trochę czasu. I jeśli chodzi właśnie o pożary, o słaby stan zachowania obiektu, no to tak samo wyglądało to w latach 50. XX wieku. Co się kryje za kotarą? A to jest pytanie. Widzę, że kolejne pomieszczenia. I to tutaj już wygląda na jakiegoś rodzaju... ciężko się tu przedrzeć. Na jakiegoś rodzaju, po pierwsze, ruinę, a po drugie, pomieszczenia mieszkalne. Tak bym to określił. No spójrzcie. Mamy łóżko, telewizor, stara rupieciarnia, ale stanowczo jest tu trochę pozostałości. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem nawet, że ta restauracja ma część mieszkalną. W roku 1959 przejął ją kolejny właściciel i właśnie on przekształcił to miejsce z pałacyku myśliwskiego na lokal jadalny. Właściciel ten miał na imię Stefan i to właśnie on uratował to miejsce. Wcześniej budynek był nieużytkowany i znalazł się w takim stanie, że był przeznaczony do obowiązkowej rozbiórki. Stefan jako pierwszy dostrzegł potencjał tego miejsca i to właśnie on odpowiedzialny jest za jego wystrój w tym zamkowym stylu. Miejsce leżało wtedy na obrzeżach Warszawy. Raczej nikt tutaj nie zapuszczał się bez potrzeby. Ale taka knajpa z takim wystrojem i takim jadłem staropolskim ściągnęła masę klientów. Czas świetności tego lokalu to lata 70. i 80. Właśnie wtedy, w czasach PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przybywali tutaj różnego rodzaju dygnitarze, politycy i inne znamienite osobistości, o których opowiem wam jeszcze za chwilę. A my w tym momencie mamy tutaj jakiś mały stryszek, a w tę stronę wyjście na basztę, najwyższą wieżę całego tego obiektu. Postaram się tam wyjrzeć. Bardzo proszę. Jest tarasik, jest wieżyczka. Niestety nie będę tu gdzieś dalej się pakował, tylko tak tu wyjrzę delikatnie, żeby się nie rzucać w oczy. Chociaż patrząc po stanie tego miejsca, mam wrażenie, że nikt tego nie pilnuje. A my lecimy na dół do dalszej części historii. Myślę, że zejdziemy do piwnicy i skierujemy się tymi przejściami, które ominąłem wcześniej. Tymi prowadzącymi już do części restauracyjnej. Natomiast, jeżeli chodzi o te znamienite postaci, mamy tutaj do czynienia chociażby z ówczesnym premierem Polski, który był tu stałym bywalcem, a także z przedstawicielami ambasady USA, którzy podobno, bo nie udało mi się tego potwierdzić, ściągnęli tu nawet Buzza Aldrina i Neila Armstronga. Mieli tu stołować się także znani polscy sportowcy, aktorzy i inni celebryci, a także przedstawiciele chociażby Urzędu Bezpieczeństwa UB, w skrócie, którego poprawnej nazwy nie pamiętam, więc widzicie ją na ekranie. Czyli z kolei ci mniej sympatyczni mieszkańcy stolicy. My natomiast trafiliśmy już pod samo wejście, którym wcześniej wchodziłem, a więc zatoczyliśmy koło i zwiedziliśmy w gruncie rzeczy całą część techniczną. Widzę, że tu są schodki do głównej sali najpewniej, ale tu w podziemiach, no właśnie, powinien znajdować się jeszcze bar. I widzicie, ile tutaj jest detali. Mamy tutaj chociażby atrapy kolumn ze zwieńczeniami jonickimi, a także ściany wyłożone kamieniami różnego typu, drewniane stoły i krzesła oraz przedziałki między stolikami zbudowane w zasadzie z pni drzew. Tutaj mamy nawet cały stolik wykonany w zasadzie z jednego kawałka drewna.
No i właśnie, w latach 70. i 80. panował tu prawdziwy luksus, zarówno jeżeli chodzi o wystrój, jak i jedzenie i alkohole. Jeżeli chodzi o te pierwsze, spożywane najpewniej właśnie tutaj, to był to przede wszystkim Smirnow, ale także 50% polski Polonez. Jeśli natomiast chodzi o jedzenie, to mamy tutaj przede wszystkim dziczyznę, czyli na przykład właśnie dzika, sarnę, kuropatwy, bażanty, kaczki i wszelkie inne zwierzęta i mięso przyrządzone najczęściej właśnie po staropolsku, w tym najbardziej luksusowym stylu. Specjalnością tej knajpy było natomiast prosie podawane w całości, tak jak na wielu filmach pewnie widzieliście. Tutaj chyba drzwi wyjściowe, na wypadek, gdyby ktoś chciał zakopcić se szluga podczas jakiejś biesiady. Te szlugi, papierosy, były również, z tego co udało mi się dowiedzieć, sprzedawane tu na miejscu, raczej mniej legalnie niż legalnie, przez barmana i szatniarza, którzy handlowali również dolarami. No, prawdziwy PRL. Zajrzę jeszcze za kontuar, zobaczę, czy coś się tam kryje ciekawego. Widzę, że kolejne dwa stoliki, jakaś taka dziwna loża. Dobra, w takim razie kierujemy się do głównej sali jadalnej. W tym celu musimy cofnąć się kawałek, ale gdy będziemy już na miejscu, to opowiem wam o gościu, któremu ten film zawdzięcza swój tytuł, mianowicie o Pershingu. No i proszę, jest jadalnia, za momencik do niej wchodzę. Tutaj mamy jeszcze, widzę, inne ciekawostki, które sprawdzimy za chwilę. A na ścianach, jak widzicie, wisiały tu kiedyś tarcze. Tarcze w sumie nadal wiszą. Nie wiem, jaka jest poprawna nazwa takich elementów, ale służyły do tego, żeby tu zawiesić jakiegoś rodzaju trofea, które najpewniej zostały niestety skradzione. Dobra, zobaczmy jadalnię. To, co od razu rzuca się w oczy, to skóry dzików, które leżą na ziemi, kiedyś pewnie zawieszone na ścianach. Tak samo jak ta olbrzymia, jeśli się nie mylę, może nawet podświetlana mapa Polski, która teraz również spadła już ze ściany, pozostawiając jedynie swój obrys. Niemal wszystkie krzesła nadal mają na sobie kiedyś pewnie białe pokrowce, a połączenie tego wszystkiego sprawia bardziej eleganckie wrażenie niż reszta tego miejsca. Ale dobrze, miałem mówić wam o mafii. Pershing, a w zasadzie Andrzej Kolikowski, był nie tylko stałym bywalcem tego lokalu w latach 90., kiedy miejsce to trochę już podupadło. Przede wszystkim był on bossem grupy Ożarowskiej, która później połączyła się z mafią pruszkowską. A Pershing zawędrował bardzo wysoko w jej szeregach i często nazywany jest nawet szefem. Kolikowski swoje pieniądze zarabiał głównie organizując gry hazardowe. Zajmował się również odbieraniem długów, czyli w gruncie rzeczy haraczami. Miał jednak jeszcze jedną pasję, czyli wyścigi konne, które oglądał na stadionie położonym niedaleko stąd. I właśnie wracając z tych wyścigów, bardzo często zaglądał właśnie tutaj. Podczas jednego z takich wyścigów w roku 1994 niemalże zginął w zamachu przygotowanym na niego. Przeżył tylko dlatego, że chwilę wcześniej wysiadł z samochodu, w którym została podłożona bomba. Właśnie pod stadionem, gdzie odbywały się gonitwy koni. Tych zamachów na niego w 1994 roku było więcej, a dokładniej 3. Wszystkie te 3 zamachy były zresztą nieudane i Pershing przeżył, dożywając aż roku 1999, kiedy to 5 lat po poprzednich zamachach na jego życie nastąpił kolejny, udany. I Pershing zginął w Zakopanem. A kolejne pomieszczenie, jedno już z ostatnich, również obfituje w ciekawostki. Mamy całkiem nieźle zachowane sanie, które raczej służyły tylko jako dekoracja i nie były używane. Oprócz tego pięknie zdobiony kominek, jakiegoś rodzaju dziwna waza obklejona kafelkami i niezwykle dużo śladów po pożarze, który tu nastąpił. Tu najpewniej... O! Mój panel LED-owy właśnie
umarł. Albo się... Znowu nie panel LEDowy. Kolejny budzik. Tym razem w zegarku. Kolejny budzik, który ustawiony mam na stałe. Trochę już tu zwiedzam, a w kolejnych pomieszczeniach mamy chociażby resztki pianina. Również niezła ciekawostka. Szkoda, że nie stoi w dobrze zachowanym stanie. Jeśli się nie mylę, tutaj właśnie mogła być na przykład szatnia i główne wejście do budynku, a my weszliśmy przez przypadek jakoś bardziej od tyłu. Zajrzę jeszcze tutaj, ale widzę, że tu mamy kuchnię. Nie będę się już tam chyba niepotrzebnie zagłębiał. Zamiast tego idę na schody, bo prowadzą jeszcze piętro wyżej. I po drodze mogę wam powiedzieć, że Pershing był tutaj właśnie stałym bywalcem. Podobno bardzo lubił ten lokal. Często tu przyjeżdżał i zostawiał wysokie napiwki. Czego można było się spodziewać, bo w zasadzie ilość pieniędzy, którą zarabiał, była naprawdę gigantyczna. Tutaj mamy chyba biuro, które idealnie pasuje do tego tematu. Kiedy w 1995 Pershing został zatrzymany w celu skontrolowania jego rachunków, okazało się, że przez pierwsze lat 90. wydał 2,5 miliarda złotych więcej niż oficjalnie zarobił. O Andrzeju Kolikowskim można by opowiadać jeszcze wiele. O samym tym miejscu? Cóż, upadło prawie 15 lat temu. Skończyło się zapotrzebowanie na zamkowe klimaty i kuchnię staropolską. Bliżej centrum powstała masa innych restauracji, które mogły zaspokoić potrzeby elity. Czy może znowu pojawi się ktoś, kto je uratuje? Tego niestety nie wiem. Mój panel LEDowy również pada, a zapotrzebowanie na światło nadal jest wysokie, bo muszę wrócić przez piwnicę. A to oznacza, że tutaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i inne takie rzeczy. Co tam zresztą chcecie. A ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.